Mam dla Ciebie taką propozycję. To już jest taki wślizg, jakby to można powiedzieć po piłkarsku. Tuż do bramki Bożego Narodzenia, Wigilii, Świąt. Teraz jest ferwo różnych rzeczy. Niektóre rzeczy są zaplanowane, jak sprzątanie, jak przygotowanie dalsze potraw, ogarnięcie swoich miejsc na swoich legowisk, tak to nazwijmy. Ale ja chciałbym zaproponować Ci takie rekolekcje ostatniej chwili. Nie last minute, ale takiej ostatniej chwili. Czwartek to nie, ale piątek, sobota, niedziela. Przez te 3 dni o 21:00 chciałbym, żebyśmy usiedli z Marią, żeby posłuchać jej syna. Żeby posłuchać słowa. To nie będą rekolekcje stworzone jakoś tam na wysoki połysk, nie wiadomo co. Będzie nas prowadzić słowo, które każdego dnia jest czytane w czasie liturgii słowa. Zaczniemy od piątku, od tak zwanej szczeliny. To myślę, że tak się uda, żeby każdy dzień miał swój jakiś obraz, jakieś swoje słowo klucz. Więc taka szczelina niech nam towarzyszy już na początek tych rekolekcji, bo w szczelinie potrafi się dużo wydarzyć. Wydaje się, że tam przeważnie coś ucieka przez szczelinę, coś się wysącza, że można nawet życie uciekać. A paradoksalnie ta szczelina może dawać też potężną przestrzeń do rodzenia się na nowo. Także zapraszam Cię serdecznie czwartek, piątek, sobota, te 3 dni, żeby wkroczyć tak w niedzielę wigilijną. O 21:00 usiądźmy z nią, z Matką Słowa. Ja z nią tutaj będę jak najbliżej siedział i słuchał Słowa razem z Tobą. Niech Ci na ten czas błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do zobaczenia.